Szczęść Boże, pokój i dobro. Witajcie we franciszkańskim słowie, nietypowym słowie. I znowu ten Jezus zniszczył cały schemat faryzeuszów, bo uzdrowił człowieka, który nie mógł przyjść do sadzawki Siloe. Nie mam człowieka. Zobaczcie, jak ważne jest, abyśmy we wspólnocie umieli się odnaleźć i być darem dla drugiego. Po co jest stworzone prawo? Prawo ma służyć człowiekowi. Po co? Po to, abyśmy osiągnęli świętość. A czym jest świętość? Jest stanem przebywania z Bogiem. A Bóg kim jest? Bóg jest miłością. Zapraszam Was więc na nietypowe słowo, franciszkańskie słowo, do rozszerzenia dzisiejszego wątku z poranka. Świętość, jak mawiał święty Jan Paweł II, polega na miłości. A miłość jest czym? Jest darem. Co możesz dać drugiemu człowiekowi? Błogosławieństwo, czyli szczęście, czy przekleństwo, nieszczęście, życzenie komuś drugiemu źle? Postawa faryzeuszów w dzisiejszej Ewangelii z liturgii słowa może świadczyć o życzeniu źle temu, który był chory, ponieważ dla nich było najważniejsze prawo. Nie liczył się człowiek, więc to jest pewnego rodzaju przekleństwo. Kiedy patrzymy tylko na samych siebie, życzymy komuś drugiemu zła. Bo przekleństwo to nie są tak zwane wulgaryzmy, czy nie wiem jak to określić, łacina polska, która nie ma nic wspólnego z łaciną klasyczną, z językiem klasycznym, ale to rzeczywiście życzenie drugiemu zła. Co życzysz sobie? Co życzysz drugiemu człowiekowi? Często jest też tak, że nasze wysiłki modlitewne powodują, czy wysiłki religijne nie pozwalają nam odkryć Boga. Dlaczego? Bo nie ma w nas miłości. One nas nie zbawią. Gdy tylko sobie samemu zaufamy, sobie samej zaufasz. Warto spojrzeć więc na krzyż i oddać to Twoje cierpienie, Twoją chorobę Chrystusowi. Bez względu na to, jaki jest dzień. Każdego dnia jest szansa na to, żeby powstać z choroby. Moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj o 20:00 na kanał YouTube, na transmisję na żywo Koronki do Bożego Miłosierdzia. I na to Wam błogosławię. Bądźcie ludźmi błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Podstawą naszego uzdrowienia jest osobista relacja z Jezusem i w Jezusie. Z Bogiem, pa, pa, do zobaczenia na koronce i na franciszkańskim poranku i nietypowym słowie. Do zobaczenia, pa.